There is barely enough money in your treasury to cover costs. You can ensure your provinces are taxed effectively by ensuring their settlements are upgraded to the highest available level. No spoko jest z kasą, co ty chcesz? O, jest, adopcja. Pozytywnie. Poziom władzy. Znakomicie, sprawdzamy oczywiście. Oczywiście sprawdźmy sobie, tak, pytanie inferior, plus 15, superior, plus 7. I tutaj na zerze jesteśmy. Czyżby pora zacząć tracić trochę kontrolę? Ład publiczny, niezadowolenie. Zapasy żywności, co jest z zapasem? Zero. Ale bieda. Nie wiedziałem, że taka bieda. A, bo wszystko zniszczone. Co to jest w ogóle? Gospodarstwo. 570. Naprawmy. Cholera, naprawmy sobie to. Tego nie mogę naprawić, tego nie mogę naprawić. Nic. O, forum. Ład publiczny. Nie mogę zamienić na pewno. 1500 to kosztuje. Zresztą tak, aż tak mnie jest niezbędny w tym momencie ład publiczny. Gospodarstwo. Dobra, niech będzie. Niech będzie. Czy to będzie zarabiało coś? O, mizernie. Ale spoko. Zawsze to żywność. Zawsze to spokój z żywnością. Chyba, że ludzie macie propozycje i wiecie, że na przykład nie musi być, jeżeli mam nadmiar żywności, jeżeli jesteście tego pewni, że jeżeli mam tutaj nadmiar żywności, to prowincja może mieć na minusie i jestem spokojny o ład publiczny, bo ja tego nigdy nie chciałem próbować, bałem się tego robić. A czemu ja mam przychody na przykład z tej prowincji? Ciekawe. A nie, to bogactwo. Dobra. Co my tutaj robimy? Płyniemy dalej do Jutów. Dokładnie. Płyniemy do Jutów. Lecimy. Jak ładnie. Są i nasi Jutowie. Spróbujemy się oczywiście wysadzić w następnej... już się wysadziliśmy. I mamy tylko 500 wpływów. Trochę kiepsko. Ale jesteśmy już u nich. Tak, jesteśmy już u nich. Nie mamy choroby morskiej i... Będzie się działo. I będzie się działo. Co tutaj dalej robimy? Dalej robimy... Śmierć i pożoga. Dzielimy się. Jednoznacznie się dzielimy. O, elegancko. To mi się bardzo podoba. To mi się bardzo podoba. Zyskaliśmy 3 jednostki takie. I tutaj mamy armię 14. Armię 14. Przepraszam, ludzie. Armię 14, która już rusza do buntowników. Buntowników sobie spokojnie możemy łotać. Tu wbijam do Komelodunum, który ma cały czas na plusie, więc happy, happy. Poza buntownikami oczywiście to są jeszcze armie Jutów, więc jak najbardziej. To jest to, co mi się podoba. Właśnie, spróbujmy ją namierzyć. Spróbujmy ją... O, tutaj są. Przynajmniej wiemy. I mam 97 zł, więc nic raczej z nimi tutaj nie wykombinuję. Dobra, zobaczmy sobie, co oni będą robili. Ty kłamiesz. Dyplomacja. Sprawdźmy dyplomację. Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie. Straszliwe, po Anglowie. Poprawa, na szczęście. Spróbujmy z Anglami się dogadać. Gdzie my oni time is better spent feasting and hunting than listening. So be quick with your chattering. Pakt o nieagresji. Niska możliwość. Nie, nie pójdzie z nimi póki co. Frankowie. Spadek. Czemu? Plądrowanie i blokady Frankowie. No dokładnie. Ohoho, getowie.
plądrowanie getów w jaki sposób niby? Niewesoło. Spadek. Cholera, ta z dyplomacji ta frakcja nie jest najlepsza. W każdym razie, ludzie, następna tura, lecimy już z atakami. Koniec tury, oczywiście, że... stoisz na krawędzi bankructwa? Nie, wydaje się. Mamy przychody, mamy. Stary, wyluzuj. Gdzie to się zamyka? Tu się zamyka. Ten bohaterowie duma coś tam, nie bardzo, tutaj nic nie przydzielamy, natomiast jesteś gubernator, bogactwo z budynków handlowych, zapału nie potrzebujemy, przychody z łupie, to też nie jest potrzebne, ład publiczny, to już nie damy rady, przebiegłość, koszty budowy, plus koszty utrzymania, weźmiemy, i żywność, plus 5, bądź korupcja. Jednoznacznie w korupcję polecimy. Elegancko. To mi się podoba. To mi się podoba. Koniec tury. Dobra, jutowie... tu się zjawili. Dobra, trzeba do nich się zbliżyć. Znakomity buścik. Teraz by mi się bardzo przydał. Coś wybudować z religii, ale na nie mam. Nie stać mnie. I w najbliższych turach prawdopodobnie nie będzie mnie stać. Te gnojki tak jakby chciały tu przekroczyć. Kurde, no właśnie. Kanał panamski. I wbić na nasze tereny. Ja jestem w stanie tutaj wyskoczyć. Choroba, zasejwujmy, bo to jest ryzykowny ruch. Wybicie na zewnątrz. Plądrować nie mogę. Ale mógłbym. Cholera, mógłbym im zablokować to przejście. Dobra, zablokujemy im przejście. Zobaczymy, co oni na to. W ogóle jak oni wyglądają. Zmaltretowani, więc... Raczej sobie damy z nimi radę, szczególnie, że mamy konnicę, więc ich jednostki strzelające będą bidne, a te zostaną rozgromione przez nasze siły zwarciowe. Więc spoko, nie boimy się tutaj. 600 coś kasy. Spróbujmy. Zakład działania wojska. 339. 50% pozytywnego rezultatu. 5,5 na 5. Próbujemy. I co się stało? Sukces. Sukces, czyli ich ruch będzie zmniejszony i nasz szpieg zyskał poziomik, elegancko. Tutaj nic nie możemy. Wyzwoleniec, autorytet plus 1. Zapał tragiczny. Co my tutaj? Zmylenie armii. Działanie minus 15 do zasięgu ruchu. Minus 30 do zasięgu ruchu. To by było dobre. Ale tu jest coś ciekawszego. Zabójstwo. To jest coś ciekawszego. Zniszczenie prowiantu. Genialne. I zwiat. Nie wiem, co ten zwiat robi.
Totalnie nie wiem, co ten zwiat robi. No nic, dobra. Dajemy mu te punkty. To jest pierwszy z naszych ruchów. Właściwie to drugi. Tu się bronimy. Stacjonujemy, znaczy się. Tutaj będziemy próbowali atakować. A tu... No niestety, musimy... W takim tempie musimy się zbliżać, bo kasa, kasa. Kasa, kasa, ludzie. Ale tutaj mamy wielkie szanse na zwycięstwo. Znaczy, wielkie. Po prostu tutaj jest zwycięstwo. Tutaj nic więcej się nie spodziewam osiągnąć. Koniec tury. Teraz dwa patyki za traktat pokojowy. Let us end this senseless conflict for the good of all. Wiecie co? Zawrzyjmy sojusz z cesarstwem. Zapłacą nam dwa patole, to nam da kasę na rozbudowę, a za kilka tur zerwiemy ten traktat i wypowiemy im wojnę. Zgadzam się. Dobra. Okej. Okay. Najzwyczajniej w świecie moim planem jest po prostu zarobić na nich i wbić im nóż w plecy. Nie mam szacunku do zachodnio-rzymskich Rzymian. O, i gospodarstwo mi się wybudowało. Fantastyka. Fantastyka. Tutaj na razie mnie nic więcej nie ciekawi. Ruchy armii. Czy ja już jestem w stanie Alabu zaatakować? Tak, ludzie. Atakujemy. I jak to wygląda? Jak to wygląda? Flota. Dość spore siły. Dosyć spore siły. I jeszcze flota z cholernym... Z cholerną katapultą. Nocny atak, zobaczmy. Zwiększa troszkę nasze szanse. Więc jednoznacznie, ile wytrzymają oblężenia? Blokady są ta 8 tur. Nie ma sensu. Atakujemy. Atakujemy, ludzie. Okej, jesteśmy. Niestety mamy mgłę. Przeczekajmy sobie ją. Mgła numer 2. Przeczekajmy. Brak opadów. To jest to, co tygryski lubią najbardziej. Rozmieszczamy nasze siły. No i tak. I mamy chorobne wieże. Ciach. Onagery również. Onagery również. Od razu onagerom zmienimy. Zmienimy pociski. Jakby się tutaj rozmieścić? To jest dobre pytanie. Właściwe jak najbardziej. W ogóle to... z której strony ja zostanę zaatakowany? Z tej strony przędu posiłki wroga? Nie wiemy. Podejrzewam, że od morza. Więc pewnie gdzieś od ubocznej strony możemy oczekiwać, ale albo z tej. Możemy oczekiwać posiłków. Dobra, zróbmy coś takiego. Ten gość jest dobry w obronie w zwarciu, więc on będzie właśnie jako obrońca w zwarciu tutaj sobie stał. Ci goście są dobrzy w ataku. Więc niech sobie stoją tutaj. Atak w zwarciu to ich specjalność. Ci goście są dobrzy do odpierania ataków kawalerii, ale takowej tutaj nie będziemy posiadać, więc po prostu sobie umieścimy ich na całkowicie na bocznej linii.
Jeszcze nie wiadomo, czy nie zostaniemy przeatakowani od strony morza przez coś, kogoś. Dalej. Jednostki strzelające. Co tu się dzieje? Co tu się z nimi dzieje? Dobra. Grupę zlikwiduj. Co się z wami dzieje? Zaraz. Dlaczego... Aha, bo tu jest jakaś zaspa śnieżna. No dobra. To choroby. Widocznie muszę ich umieścić w taki sposób. No, teraz mogę. Nie, teraz już nie mogę. Dobra, stójcie tak. Okej. Niech wam będzie. Niech wam będzie. O, szczepnicy. Tutaj elegancja. Tak. Wy. Dajmy wam potężny strzał. O, nager. Tutaj. Żadnych strzelań na własną rękę. Tak. Tutaj was umieścimy sobie w lesie. Będziecie zasackować. A was... Cholera, też w lesie. Was tylko w lesie się opłaca umieścić. Tylko i wyłącznie. Będziecie atakować z lasu. Pięknie. Ktoś został jeszcze, generał jeszcze został. No właśnie, wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Też zgrupujmy go sobie. I rozpoczynamy bitkę, ludzie. Teraz, od razu, Onager leci w tą wieżę. I obserwujmy sobie ataki naszego dzielnego, naszej dzielnej artylerii. Patrzcie, to jest cudowny widok. Ja kocham ten widok. Gdy wieśniacy się zorientują, w ogóle jakiś samuraj do choroby. Gdy wieśniacy się zorientują, że... Podpaliliśmy od razu wieżę? Niemożliwe. Nie, 50% uszkodzeń od ognia. Tak. Szybkie przeładowanie. Tutaj nas atakują. Ośmielili się. Dobra, zablokujmy im drogę. Oj, nie. Stój tak. Czy trafiliśmy w wieżę obrażenia? Nie, jeszcze nie. Ale ładnie poszło już praktycznie. Praktycznie już poszło. Tu już zaraz ostrzał się rozpocznie. Miło bardzo. Poszło. Obserwujemy to. Jest! Zniszczona wieża. Teraz lecimy w tą wieżę. Posiłki również z tej strony, z tego co widzę, i ośmielają się nas tutaj przyatakować. No dobra, przygotujmy się na otwarcie ataków. Do tego jeszcze weźmiemy sobie jedną konnicę. Ona tu nam będzie mocno robiła szarże. Mamy atak, ludzie. Łucznicy, poszły onagery. Czy to już jest zniszczone? To już jest zniszczone. No to lecisz w ataki tutaj, bracie. Ci pod ostrzałem. Zobaczmy, czy się zaczerwienił śnieg. Czy się śnieg już zaczerwienił? Zasadniczo to z chęcią bym skorzystał ze świszczących strzał. Chociaż na razie atakujemy, widzę, takich zwyczajnych gości, to o. Ale pięknie świszczy. Kurde, no niesamowite.
Niesamowite. Dobra, ruszyli. Strzały świszczące i na tych. Na tych właściwie. Onagery, czy wy atakujecie kogokolwiek? Tutaj atakować onagery. Dlaczego wy zasuwacie tutaj? Tutaj. Tu biec. Bardzo ładnie. Tutaj sobie wstrzymujemy się na razie. Jest, poszedł atak. Do przodu. Do przodu. Ataki. Generał, co ty możesz? Ty możesz obrona w zwarciu. Od razu zapodaj to tutaj. Dokładnie. Tutaj. Zasuwaj, bracie. Onagery. Jedziesz. Ale strzał. Czy wejdzie? Oczywiście musi wejść. Ajajaj, pudło. Niestety pudło. Tutaj gonią się, znakomicie. Tutaj. Czy wy atakujecie? Nie, oczywiście wy nie atakujecie. Ty nic nie możesz zrobić. Tu trwa bitka na całego. Ty. Atak. Z tej strony. Póki co spokój. O Boże, oni gdzieś tam w ogóle płyną. Dobra, jesteśmy bezpieczni póki co. Póki co jesteśmy... mocno tutaj nadszarpujemy ich siły. Mocno ich nadszarpujemy. Zasuwaj, atak. Żaden under attack. Jest wszystko wbite z porządeczku. Lecimy z atakami. Tu rozgromieni wrogowie, pięknie. Onagery, wy przestać natychmiast jakikolwiek ostrzał. Teraz, tutaj. Onagery, tutaj. Jednostki strzelające. Rozmieścić się. Oho. Rozmieścić się tu. Cholera. No dobra, tutaj. Rozmieścić się tutaj. Wy. Do przodu. Jest konnica. To jest ta. Ta konnica, dokładnie. Ta konnica może spokojnie tutaj namotać. Tylko, że... O, taki atak. A w zasadzie to tutaj. Pięknie. Ty nic nie robisz. No to dołącz do naszej ekipy. Bardzo ładnie. Co te nasze onagery tu wymyślają? Gdzie one są w ogóle? Gdzie są onagery? Halo? Czy to są onagery? A, tu są onagery. No to dobrze. No to jedziemy onagerami w generała. Jednoznacznie w generała. Strzelaj, bracie! Strzelaj, bracie. Dobra. Starczy tutaj podpalenia. Starczy tej zabawy. Ty atakuj na tutaj. Ty. Atak na tutaj. W zasadzie ty wracaj sobie na biegu w tym kierunku. Bo tutaj mamy zaraz niezbyt wesołą sytuację. Ciach. Strzały tutaj. Zasadniczo wszyscy tutaj strzały. Lecicie. I łucznicy. Ostrzał. Generał padł. Pięknie. Onagery załatwiły sytuację. No niesamowite. Tutaj ostrzelamy gości potężnie. Czy oni są już pod ostrzałem? Jeszcze nie. Wrogi wódz poległ. No niesamowite. No, oszczepy. Zacznijcie oszczepy. Jest, wchodzą w zasięg. O Boże. Ale tragiczne starcie dla nich to będzie. Lecimy. Tutaj ataki na tych.
tutaj ataki na tych. Jasne, że tak. Konnice. Właściwie to konnice, tak, dokładnie. O, w taki sposób to zrobimy. Tutaj trwa bitka, nieważne. To jest wszystko nieważne, względne. Te jednostki. To biec, 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 biec. Biec, biec, biec. Konnica. Konnica, biec. Nie szkodzi, nie szkodzi. Lecą posiłki. Lecą posiłki. Ty. Tylko na biegu, na biegu. O, ty się wyprztykałeś już. No dobra, niech będzie. Atak w takim razie. Onager, onager. Ty tutaj strzelaj. Ty tutaj, bo tutaj widzę, że... O Boże, że też jesteśmy mocno atakowani przez katapulty do choroby. Konnica zasuwa. Ci się poddali. Elegancko, olać ich. Ci się poddali. Zwycięstwo oczywiście. Reszta koników, po prostu miazgę zrobić z nich. 7, 20, może być taki atak na 20, ty nic nie robisz. Uuu, jak ładnie, 34, lecisz. I ten konik na tego, 20, lecisz. I dobrze, wygrana, bardzo ładna wygrana. Teraz już tylko powyżynać resztki. Onagery, onagery, uspokoić się już. Po prostu się wyluzować. O, w taki sposób ataki lecą. Na generalską jednostkę. Tutaj, na generalską jednostkę. Czemu nie? Chociaż. Tak, na generalską jednostkę. 14 ich zostało. Więc bardzo ładnie. Ci ledwo przetrwali, ci ledwo przetrwali. Ciekawa, bitwa ciekawa, naprawdę bardzo mi się podobała. Z dwóch stron zmuszony do obrony i do ataku jednoczesnego, więc naprawdę taki różnorodna bitka. Tych zostało czterech, nie ma sensu. Ładnie żeśmy nadpalili osadę. Wieże zniszczone. Teraz już tylko wyżynanie. O, dokładnie. Wyżynanie. Oczywiście się odgryzają toporkowi. No, co z nim? Atak, atak. Padł? Nie. Tak, padł. Zadeptali go. Zadeptali go. Miło. Tu jeden został. Konnica. Załatwić tego jednego. Czemu nie? Całkowicie te jednostki wyniszczyć. Ten się topornik nie może uspokoić. Oni ponoszą straszliwe straty z tego, co zauważyłem. Ale cóż, cóż zrobić? Nic na to nie poradzę. Wykończyć... To jednostkę generalską, choroba, w lesie, gówno będę widział. Dobra, została wykończona. I ta została wykończona, więc zakończ bitwę. Ładnie, jutowie znowu oberwali od oblężeń specjalista. Oberwali po tyłku. Ciekawe, czy straciłem coś tak permanentnie, mam nadzieję, że nie. 600 straciłem. Znośne, znośne straty. Kobwiajka, to jest po prostu... Te obrazki są straszne. Ładnie, ładnie. Nic nie straciłem permanentnie, wyniszczeni totalnie. Przyjmujemy to. Podporządkować ich możemy, tylko że ja nie chcę sobie ich podporządkowywać. Wolę ich splądrować, to mi da znowu zastrzyk pieniężny. Bądź, o Boże, 2400. Łupienie i przyjęcie. Oh fucking yeah. Teraz mi kasa jest bardzo potrzebna. No i ładnie, tu jeszcze są
A tu już są getowie. Tu już są getowie. Tu są getowie. Czyli co, jutowie tak jakby. Ludzie, tak jakby jutowie. Tak jakby jutowie. Koniec z jutami. Został ten gościu. Straszni berserkerzy, którzy zostaną rozgromieni. Totalnie rozgromieni. Następny nieprzyjaciel pokonany. No dobra, ludzie, mamy 5 patoli. Do cholery. Od razu lecimy z jakimiś inwestycjami. Tutaj mam w cholerę żywności, więc nie ma sensu nic polepszać. Higiena ogółem 1, ogółem 5, ogółem 7. Jakbym chciał coś budować, no to ta higiena 3200 przydałaby się, ale z drugiej strony centrum miasteczka. Ład publiczny nie tak bardzo jest mi potrzebny. Kasa jest mi bardzo potrzebna. Szpiegów również tak nie potrzebuję na gwałturety. Celtyccy berserkerzy. Do cholery, to by mnie ciekawiło. I ład publiczny masakrycznie zwiększony. I rzemieślnik. To też jest ciekawe. Więcej kasy. Więcej kasy. A czym jest w ogóle celtycka watacha? To jest pytanie. Nie mam zielonego pojęcia. Kończę się tutaj. O Boże, tutaj mam możliwości naprawiania. To też by było dobre. Bądź przebudowy. 9 tur! What the fuck? What the fuck? 9 tur, ludzie. No nic, zróbmy to. 4 patole, 12 tur. Zaraz. Zlikwiduj to. Fort na wzgórzu. Mam za mało kasy. Aha, bo coś wybudowałem tutaj? Nic nie wybudowałem. Zaraz. Już nic nie... Aj, rowy. A dlaczego rowy ja zaczynam budować, skoro tu mam w cholerę dobrą higienę? Bez sensu. Już lepiej jest zrobić, o właśnie, coś takiego. Zostaje z 1200 kasy. Nic nie wybudujemy. 200 wpływa. 200 wpływa. Kamelodunum. Nic tutaj... można co 360 naprawić i można... I można jednak z gospodarstwem coś przykombinować. Ważna informacja jakaś. Szlachetny przeciwnik, Gudhulf. No to dobrze. To dobrze. Zajęto osadę. Miło bardzo. Skandza. Zobaczmy do Skandzy. O co chodzi w Skandze? Minus 44. Tragedia. 810 naprawa. 1300. 800 coś. Co to w ogóle jest? Germański Manhir. Wypad. Wydzielone pola. Dobra, niech się samo z siebie naprawia. I tutaj mamy getów, tu mamy getów. Wow. To żeśmy zajęli obszar. Otoczeni getami. No nic, będziemy mieli taką bazę wypadową na przyszłość. Przyjmuję to. Kto to jest? Też jutowie. A ci tu... A ci tu skąd? Uhuhu. Niemiła informacja. Szczerze mówiąc. Niemiła bardzo informacja.
No dobra, ludzie. Widzimy się w następnym odcinku. Była bitka, inwestycji trochę. Zaraz skończę turę. Zostawię sobie tą kasę póki co. Coś zaczynamy przebudowywać w innych prowincjach, więc nie jest źle. No i cześć czołem, widzimy się w następnym odcinku. Zarządca prowincji. Czy ja chcę później z getami jeszcze bić się? Prawdopodobnie będę zmuszony. Poganiacz. Co to robi? Współczucie wspólnoty. Nie bardzo. Strzelec. Nie bardzo. A bezlitosny jeźdźca. Cholera. No nie bardzo. Wszystko nie bardzo. Dobra, dajmy strzelca. Niech będzie. I edykt. Oczywiście, że i edykt. Edykt o aborcji. Moc taranista. Koszty werbunku, wpływ religijny do celtyckiego pogaństwa. Jak to w ogóle z celtyckiego? Fatalnie. Same germańskie pogaństwo. Więc wpływ religijny chyba pójdą tutaj w ruch. O, jednoznacznie wpływy religijne. Dobra, ludzie, widzimy się w tym odcinku. Jeszcze koniec tury tylko. Ups.